Jak zdobyłem 17 tysięcy subskrybentów i ile tak naprawdę Tomasz Guzik zarabia na YouTubie, wszystkiego dowiesz się w tym odcinku. Pierwsza rzecz, o której chcę Ci powiedzieć, to reklamy płatne. Nie wyobrażam sobie dzisiaj wchodzić na YouTube i nie używać reklam płatnych w momencie, kiedy one są tak naprawdę bardzo tanie. Jesteśmy w stanie zasypać pieniędzmi i dotrzeć do osób z naszej grupy docelowej. Nieważne, czy jesteś muzykiem i chcesz dotrzeć do słuchaczy, nieważne, czy, nie wiem, zajmujesz się gotowaniem i chcesz znaleźć osoby, które chcą Twoje przepisy, czy prowadzisz biznes i chcesz dotrzeć do innych przedsiębiorców. Targetowanie reklam na YouTubie, w Google, bo korzystamy z reklam googlowskich na YouTubie, jest bardzo precyzyjne. Jesteśmy w stanie dokładnie wykraść widzów konkurencji, reklamując się na ich kanałach i dzięki temu ja i mój kanał szybciej rośnie. To dzięki tym metodom i wielu innym zyskałem te 17 tysięcy subskrypcji, bo cały rok puszczam sobie reklamy płatne i są to stosunkowo tanie reklamy, bo tam wydaję maksymalnie 1000 zł miesięcznie, a cały czas docieram do nowych widzów. Drugą rzeczą, która była niezwykle ważna w tym całym procesie, jest konsekwencja. Słuchajcie, w 2023 roku publikowałem codziennie 365 filmów w 365 dni. Nieważne, czy się źle czułem, czy miałem gorszy nastrój, czy była zła pogoda, zawsze nagrywałem, zawsze publikowałem i to mi dało tą rozpoznawalność, zasięgi, że dzisiaj jestem w branży kojarzony, że jak idę na konferencję, to ludzie sobie robią fotki. To zostało zbudowane konsekwencją. Jeżeli nie masz tego czynnika konsekwencji, to nie osiągniesz sukcesu na YouTubie, bo jest to gra długoterminowa, jest tak zwany efekt kuli śnieżnej. Im jesteś dalej, tym jest łatwiej to wszystko skalować i budować. I słuchajcie, to nie o to chodzi, że Ty musisz dzisiaj wejść i nagrywać codziennie, ale jak już otwierasz kanał, zaczynasz coś budować, to wrzuć ten jeden odcinek w tygodniu, zachowaj tą konsekwencję, pokaż algorytmowi, że Ty zaraz nie znikniesz, że budujesz wartość, że wnosisz coś dla widzów, że masz fajną jakość, fajny montaż i tak dalej, ale to są już czynniki zapleczowe, a bez konsekwencji nic innego się nie wydarzy, nic nie ulepszysz, nie zyskasz dzięki temu zasięgów. Kolejna rzecz, którą ja bardzo często praktykowałem, są webinary live, które są w stanie ściągnąć widzów z różnych źródeł, z reklam na Facebooku, z reklam na Instagramie, z bazy mailingowej, ściągnąć widzów na Twój kanał i budować live'y na kilkaset osób, tak żeby ludzie Cię regularnie oglądali. I takie webinary budują relacje ze społecznością, generują sprzedaż, przez co masz większy budżet na reklamy. Jesteś w stanie dojść do interakcji z widzami i odpowiadać na ich komentarze. Takie cykliczne webinary, na przykład 2 razy w miesiącu, są bardzo ważną częścią rozwoju Twojego YouTube'a. Kolejna rzecz, o której mało osób mówi, jest promocja Twojego kanału gdzie indziej, na zewnątrz. Jest to ruch tak zwany zewnętrzny i tutaj proponuję Ci Facebooka, grupy na Facebooku, promocja na liście mailowej, być może LinkedIn. Dlaczego to jest takie ważne? Bo na początku nikt Cię nie zna, nikt o Tobie nie mówi, nikt nie wie, że wnosisz wartość, dlatego jak stworzyłeś wartościowy odcinek, zadbaj o tą całą redystrybucję treści na różne media, porób różnego rodzaju shorty, na przykład przy użyciu sztucznej inteligencji Opus, która potnie Twój materiał na kawałki i możesz wykorzystać, wrzucać je sobie na swoje media i to będzie podbijało zasięg Twojego głównego filmu, bo jak wrzucisz na przykład 10 shortów kierujących do głównego filmu, no to będziesz łapać ruch z tych 10 filmików na ten materiał główny. Dodatkowo z listy mailowej zawsze te wyświetlenia są bardzo mile widziane, szczególnie w początkowej fazie po publikacji odcinka, czyli ledwo opublikowałeś odcinek i bardzo ważne są pierwsze godziny po publikacji. YouTube bardzo na to patrzy, jak Ci widzowie się angażują. I wtedy, jak wyślesz do listy mailowej, złapiesz 100, 200, 300 wyświetleń z listy ludzi wartościowych, którzy Cię znają, którzy oglądają odcinek od deski do deski, będzie to bardzo jasny sygnał dla algorytmu, że warto ten odcinek promować dalej. I dzięki temu YouTube bardziej promuje Twoje odcinki. Ostatnia rzecz, która bardzo się u mnie sprawdziła, która wywindowała mój kanał na tą skalę, gdzie jestem dzisiaj, jest optymalizacja SEO, czyli moje filmiki wyskakują bardzo wysoko w wynikach wyszukiwania. Jakąkolwiek frazę nie wpiszesz, jestem często pierwszy, drugi, trzeci na wszystkie frazy związane z reklamą, które budują mój biznes agencji reklamowej. Zrobiłem to z premedytacją. Ja umiem zoptymalizować filmy do takiej
jakości, do takiej konstrukcji tagów, opisów, playlist, ekranów końcowych, struktury materiału wideo, żeby wyświetlać się po prostu wysoko w wynikach wyszukiwania i dzięki temu Twój odcinek żyje przez wiele lat. Jeżeli ja dzisiaj wrzucam taki film dla Ciebie, to on będzie na przykład przez 5, 6, 7 lat generował dla mnie viewsy, darmowe viewsy z wyszukiwarki, bo ludzie cały czas tym tematem się będą interesować, cały czas będą chcieli zdobyć subskrypcje, będą chcieli się dowiedzieć o zarobkach, będą wpisywać, ile zarabia się na YouTube, będą wpisywać, jak zdobyć subskrypcje i oni będą cały czas trafiać na ten mój odcinek, przez co będę generował wyświetlenia, zarobki z Google AdSense, zarobki z pozyskanych klientów przez wiele, wiele lat. Jeśli chodzi o zarobki, w tym odcinku nie chcę tak zdradzać co do złotówki, jak to wszystko wygląda, ale powiedzmy, że YouTube w tej chwili przy tej skali spokojnie generuje 7-cyfrowy biznes, czyli tam powyżej, nie wiem, 100 tysięcy przychodu miesięcznie, z kursów, z wyświetleń Google Adsowych, z klientów, których na co dzień pozyskuje i obsługuje w agencji, z jakichś innych dodatkowych aktywności, partnerzy kanału, jakieś e-booki, tego typu wszystkie działania, afiliacja, generują 7-cyfrowy biznes w skali roku, więc myślę, że warto, szczególnie, że jak zobaczysz na mój kanał, tam nie ma jakichś olbrzymich wyświetleń, a mimo to generuje to taką wartość dla ludzi, że nie dość, że ta rozpoznawalność jest zbudowana, to jeszcze są z tego fajne pieniądze, godziwe. A dodatkowo YouTube buduje rozpoznawalność Twojej facjaty, bo mimo, że mamy jakieś wyświetlenia, to mamy jeszcze wyświetlenie miniatur, które są często 15 razy większe na przykład niż ilość wyświetleń. Dzięki temu ludzie kojarzą Twoją buzię, bo cały czas im się wyświetla na YouTubie, na karcie głównej, w propozycjach i tak dalej, jeżeli są zainteresowani Twoimi treściami. Jeżeli chcesz, abym pomógł Ci rozwijać YouTube'a w sposób doradczy lub profesjonalny, gdzie przyjeżdżasz do takiego studia jak tutaj, takiego naprawdę fajnej jakości w 4K, pełna obsługa, pomoc ze scenariuszami, kliknij w link poniżej. Wejdź na darmowarozmowa.pl lub zadzwoń do mnie bezpośrednio na 602 727 263. Pozdrawiam serdecznie. Tomasz Guzik. Cześć.